Zamknij na chwilę oczy i wyobraź sobie świat, który wygląda znajomo. Zielone doliny, ogromne góry, mroźne stepy i tropikalne dżungle. Ale w tym świecie, tysiące lat temu, ludzie wyglądali trochę inaczej. Gdybyś stanął na jednej z pradawnych ścieżek, ku twojemu zdziwieniu nie byłbyś sam. Gdzieś za krzakiem mógł czaić się inny człowiek, tylko że nie taki jak ty. Miałby głębsze brwi, potężniejszą budowę, a inny gatunek pradawnych ludzi mógł mieć wzrost dziecka i zadziwiająco długie stopy. Jego język byłby niezrozumiały. Tak naprawdę nawet nie wiemy, czy te istoty mówiły. Ale patrzyłby na ciebie tak samo ciekawie, jak ty na niego. Nie jesteśmy jedynym gatunkiem człowieka, jaki kiedykolwiek istniał. Przez dziesiątki tysięcy lat Ziemia była domem dla wielu gatunków ludzi. Na Ziemi istniało co najmniej 6 gatunków ludzi. Homo sapiens, Neandertalczycy, Denisowianie, Homo erectus, Homo floresiensis oraz Homo luzonensis. I właśnie wtedy, kiedy mogłoby się wydawać, że to dopiero początek ich wspólnej historii, nagle zostaliśmy tylko my. Dlaczego? Co się stało z pozostałymi gatunkami ludzi? Czy ich zniknięcie było dziełem brutalnej walki o przetrwanie, katastrof naturalnych, czy może czegoś znacznie subtelniejszego? To opowieść o ludziach, którzy byli prawie tacy jak my i których cząstka wciąż żyje w nas. To wszystko działo się na planecie życia. Wyruszamy w podróż do epoki sprzed słów. Tam, gdzie historia przetrwała nie w zapiskach, lecz w skamielinach, genach i śladach pozostawionych w ziemi. To historia prehistoryczna, ale nie oderwana od nas, bo jej ślady nosimy w sobie codziennie. Dobrze słyszysz, te historie nosimy w naszym DNA. Wspólnie przyjrzymy się, kim byli ci inni ludzie. Neandertalczycy, których mózgi, wbrew panującej ogólnie opinii, były nie mniejsze niż nasze, ale nawet większe. Denisowianie, o których wiemy tak niewiele, że ich istnienie jeszcze niedawno było tylko hipotezą. Homo erectus, pionierzy ludzkości, którzy zasiedlili pół świata. I te zagadkowe niewielkie postacie, floresiensis i luzonensis. Jak z mitycznych opowieści, a jednak całkiem realne, są dowody na ich istnienie. Zastanowimy się, co sprawiło, że tylko Homo sapiens przetrwał. Czy to była inteligencja, technologia, a może empatia? Czy po prostu zwykłe szczęście? Odpowiedzi nie są tak oczywiste, jak mogłoby się wydawać. W filmie pojawią się również współczesne odkrycia naukowe, badania genetyczne, znaleziska archeologiczne i najnowsze hipotezy antropologiczne, które pomagają nam zrozumieć, jak wyglądało nasze współistnienie z innymi gatunkami ludzi. I to kluczowe pytanie. Dlaczego na końcu naszej wspólnej drogi zostaliśmy sami? 100 tysięcy lat temu Ziemia była domem dla co najmniej 6 różnych gatunków ludzi. Homo sapiens, czyli my, żyli głównie w Afryce. Neandertalczycy zamieszkiwali Europę i zachodnią Azję. Denisowianie, o których wiemy zaledwie z kilku fragmentów kości i zębów, żyli prawdopodobnie dalej na wschód, w Azji Środkowej. Homo erectus, najdłużej przetrwały gatunek człowieka, istniał już od prawie 2 milionów lat, głównie w Azji. A gdzieś w Indonezji, na wyspach Flores i Luzan, istniały tajemnicze, małe istoty, Homo floresiensis i Homo luzonensis. To nie byli małpoludzie ani półludzie. To byli ludzie, nasi bliscy krewni. Różnili się wyglądem, a może nawet sposobem myślenia, ale byli wystarczająco podobni, by tworzyć narzędzia, żyć w grupach, opiekować się słabszymi, a w niektórych przypadkach nawet krzyżować się z nami. Chcecie poznać dowody, że nie byliśmy sami? W 2010 roku świat naukowy zadrżał. W jaskini Denisowa, w górach Altaj w Rosji, odkryto fragment kości palca.
był tak dobrze zachowany, że udało się z niego wyizolować DNA. To był przełom. Sekwencja genetyczna nie pasowała do Homo sapiens ani do Neandertalczyka. Oto nowy, nieznany dotąd gatunek człowieka – Denisowianin. Dzięki badaniom DNA wiemy dziś, że wiele osób z Azji i Oceanii ma w sobie ślady ich genów. Oznacza to jedno – Homo sapiens i Denisowianie musieli się spotkać i nie zawsze walczyli. Podobnie było z Neandertalczykami, prawdopodobnie od 1 do 2%. DNA każdego Europejczyka pochodzi właśnie od nich. Wspólne dzieci i wspólne życie, ale też wspólna przeszłość, która zakończyła się dla nich zagładą. Zastanawiacie się, dlaczego zostaliśmy tylko my? Naukowcy od lat próbują odpowiedzieć na to pytanie. Istnieje kilka teorii. Jedną z nich jest możliwa przewaga technologiczna. Homo sapiens prawdopodobnie opracowali bardziej zaawansowane narzędzia, ubrania, sposoby przechowywania żywności i polowania w grupie. Kolejną możliwością jest większa zdolność do współpracy. Niektórzy badacze uważają, że to nasza zdolność do tworzenia większych, bardziej zorganizowanych społeczności dała nam przewagę. Nie tylko myśleliśmy, ale też wierzyliśmy we wspólne cele, symbole, a nawet mity. Do wyginięcia pozostałych gatunków ludzi mogły się przyczynić zmiany klimatyczne. Neandertalczycy i Denisowianie byli świetnie przystosowani do warunków lodowcowych. Ale kiedy klimat się ocieplał, ich strategie przetrwania mogły zawodzić. Walka i wyparcie to kolejna możliwość zagłady innych gatunków ludzi. Istnieją również teorie mniej pokojowe. Tam, gdzie pojawiali się Homo sapiens, inne gatunki znikały. Zresztą jest tak po teraźniejszość. Czy to przypadek, czy może systematyczne wypieranie konkurencji? Ich historia nie skończyła się wraz z ostatnim oddechem w jaskini, ani w chwili, gdy opuścili ostatnie obozowisko. W pewnym sensie, nigdy naprawdę nie odeszli. Bo choć fizycznie zniknęli z powierzchni Ziemi, część z nich przetrwała. W nas, a dokładniej w naszym DNA, w najgłębszych zakamarkach kodu genetycznego, nosimy ich ślady. Ciche, pozornie niewidoczne fragmenty, które przez dziesiątki tysięcy lat przetrwały wszystkie burze historii. Neandertalczycy i Denisowianie, oni nadal są z nami. Naukowcy odkryli, że każdy z nas, szczególnie osoby pochodzenia europejskiego i azjatyckiego, ma w sobie od 1 do nawet 4% DNA odziedziczonego po Neandertalczykach. To nie są martwe liczby, to nie jest historyczna ciekawostka. To coś znacznie więcej. Te geny mają wpływ, mogą decydować o tym, jak nasz organizm radzi sobie z infekcjami, jak reagujemy na ból, a nawet jak śpimy. Tak, dobrze słyszysz. Chodzi o sen. Okazuje się, że niektóre warianty genów odpowiedzialnych za rytm dobowy pochodzą właśnie od nich. Więc jeśli czasem budzisz się przed wschodem słońca, czując dziwną czujność, być może to echo przodka, który czuwał przy ogniu w mroźnej jaskini. Są też geny, które zwiększają odporność na wirusy, to one mogły pomóc Homo sapiens przetrwać w nowych warunkach po opuszczeniu Afryki. Mieszanie się z Neandertalczykami i Denisowianami mogło być dla nas ratunkiem, dosłownie zastrzykiem odporności, który pozwolił osiedlić się w trudnych klimatach Eurazji. Ale jest i ciemniejsza strona tego dziedzictwa. Niektóre z tych genów są powiązane z chorobami autoimmunologicznymi, depresją, a nawet zwiększoną podatnością na uzależnienia. Ewolucja nie jest moralna, nie rozróżnia dobra i zła. Liczy się tylko jedno – przetrwanie. To, co kiedyś było zaletą, dziś może stać się obciążeniem w zupełnie innym świecie, którego nie mogli sobie wyobrazić Denisowianie. Najbardziej fascynujące jest to, że nawet dziś odkrywamy nowe tropy. Na przykład u rdzennych mieszkańców Nowej Gwinei czy Australii wykryto znaczny udział genów Denisowian. To oznacza, że ludzie z Afryki, którzy ruszyli w wielką podróż po świecie, nie tylko spotkali innych, ale też złączyli się z nimi. Dosłownie i biologicznie.
Nie było to jedno wydarzenie. To działo się wielokrotnie. W dolinach, jaskiniach, wędrownych grupach. Międzygatunkowe relacje, które jeszcze niedawno wydawały się kontrowersyjne lub mało prawdopodobne, dziś uznajemy za naturalną część naszej historii. A może nawet czegoś więcej niż historii, może naszej tożsamości. Bo Homo sapiens, choć ostatecznie zostali jedyni, nigdy nie byli, w cudzysłowie, czyści genetycznie. Od samego początku byli mozaiką, zlepkiem przystosowań, mutacji, przypadków, ale też przypadkowych spotkań. Nasza siła nie tkwiła w czystości, lecz w mieszance genów i w różnorodności. Dziś patrząc w lustro, widzimy siebie, ale gdzieś głęboko, za kolorem oczu, za układem białek odpornościowych, są echa tamtych ludzi, którzy nam te cechy przekazali. Tych, którzy patrzyli w to samo niebo, choć może nazywali je inaczej. Tych, których dłonie budowały proste narzędzia z kamienia. A może głaskały głowy swoich dzieci dokładnie tak jak my dziś. Ich ślady są w naszych genach. Ich oddech wciąż miesza się z naszym. I może właśnie dlatego tak trudno powiedzieć, że naprawdę odeszli. Byliśmy kiedyś jednym z wielu. Dziś jesteśmy jedyni. Ale ta wyjątkowość nie powinna nas napełniać pychą, tylko ciekawością. Bo historia człowieka to nie tylko opowieść o przetrwaniu, to również historia spotkań, mieszania się, dzielenia przestrzeni z innymi. Choć zniknęli z powierzchni Ziemi, inni ludzie nadal są wśród nas, w naszych genach, w naszej historii, w cieniu wspomnień sprzed tysięcy lat. I może właśnie dlatego warto spojrzeć na nas samych z nieco większą pokorą i zachwytem. Jeśli ten film dał Ci coś do myślenia, zostaw po sobie ślad. Komentarz, polubienie albo subskrypcję to dla nas sygnał, że warto opowiadać dalej. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.